Witam serdecznie na dzisiejszych warsztatach. Na ostatnich robiliśmy takie to dwupiętrowy domek dla lalek. Na kolejnych dwóch będziemy robić elementy wystroju wnętrz. Natomiast na dzisiejszych będziemy robili element wystroju, tutaj zapomniałem, zaplanowaną kuchnię. I zrobimy stół i dwa krzesła. Do dzisiejszego robienia mebli będziemy potrzebowali na pewno karton, nożyczki, nożyk, oczywiście klej, taki w sztyfcie bądź klej płynny, może być też wikol, on jest zawsze mocniejszy, lepiej klei. Oczywiście farba i pędzel, farba oczywiście taki kolor, jakim byśmy chcieli meble pomalować nasze. I można wymyślić meble swojego pomysłu, można również skorzystać z szablonu, który Wam przygotowałem, on jest dołączony jako pliki JPG w dzisiejszym poście. Później wszystko wyjaśnię, może od razu wszystko wyjaśnię. Tu będą dwa krzesła, góra stołu, czyli blat stołu. Tutaj obramowanie stołu pod spodem będzie i oczywiście obramowanie krzeseł. Oczywiście nie dodrukowałem siedzisk krzeseł, więc bo się nie zmieściły już, więc sami je wytniemy, jak już skleimy fotele. To co? Zabieramy się do pracy. Na dowolnym kawałku kartonu, na takim, żeby zmieścił się nasz wydruk A4, naklejamy kartkę. Gdy kartka nam już wyschła, możemy zabrać się za rozcinanie poszczególnych elementów. Dobrze, kiedy mamy już wszystko wycięte. Dobrze, kiedy mamy już wszystko wycięte, powinniśmy mieć tyle elementów. Zaraz wyjaśnię dokładnie, co które elementy znaczą. To jest blat stołu. To są nogi stołu. Tutaj ich nie rozcinamy, tylko delikatnie będziemy nacinać. Delikatnie będziemy nacinać nożykiem i później składać jako nogi. To zaraz Wam pokażę. To też jest do stołu, nie rozcinamy tego, tylko tu później delikatnie nacinamy nożykiem. Pokażę później, jak to się złoży wszystko. No i tu mamy krzesła. Tu też tego nie przecinamy, tylko delikatnie później nacinamy nożykiem. Czyli może zaczniemy od prostszej rzeczy, od złożenia stołu. Mamy nasz blat. Bierzemy nasze te elementy, o których mówiłem, nie rozcinamy ich, tylko delikatnie nacinamy. Delikatnie, delikatnie, może nawet drugą stroną noża, żeby tego całkowicie nie przeciąć, tylko delikatnie naciąć wierzch. I tak samo tu, i tu, i tu. Dzięki czemu możemy sobie to złożyć. W ten sposób, żeby się składało.
i tutaj. I później składamy ciach. Tak, tak i tak. Tutaj możemy to skleić w ten sposób, żeby wyszedł nam taki piękny czworokąt, czworobok. W ten sposób. I teraz smarujemy te elementy wszystkie tutaj klejem. Bardzo dobrze, tak dużo tego kleju. I przyklejamy do naszego blatu. Proste? Bardzo proste. Podobną rzecz, jeżeli chodzi o nacinanie, robimy z nogami. Po długości nacinamy nogę jedną, drugą. Możemy dodać oczywiście od linijki. Trzecią. I czwartą. I teraz wszystkie nogi po prostu zginamy w ten sposób. I mamy cztery nogi. Smarujemy górną część i przyklejamy do naszego stołu. Możemy sobie pomóc gumką. Tutaj ściągnąć nogi, żeby sobie dobrze skleić. O, proszę. I tak mniej więcej będzie prezentował się nasz gotowy, już zrobiony stół, który czeka na wyschnięcie i na pomalowanie. Element również delikatnie nacinamy w tych miejscach. Zaraz pokażę. Dosłownie tylko delikatnie, na tyle, żeby można było to później złożyć. A gdy wszystkie elementy nam już ładnie się pokleją, możemy spróbować je pomalować. Tak jak mówiłem, na kolor, jaki sobie życzycie. Thank you.
Tak oto własnoręcznie wykonany domek możemy umeblować własnoręcznie wykonanymi meblami. Na dzisiaj to będzie wszystko. W przyszłym tygodniu będziemy robili sypialnię. Do zobaczenia!